Okej, wezmę sobie łyczkę. To jest dla synchronizacji. Mm. Żeby klaps był. Zrówkowa. O, ja się zgraliśmy. Tak jak w podrzędnych zespołach basista. Chciałem powiedzieć coś podobnego, tylko właśnie na etapie u nas, w sensie DJ i tam powiedzmy ktoś jeszcze. Też tak macie, że tak. Pyk, pyk. Często mamy tak, że na przykład nie wchodzi dobrze w beat, pauza i tak dalej, żeby i potem ludzie mają desynchron w głowach, także wszystko jest zrozumiałe. Kurna, a tu się na scenie można potknąć. Bardzo się można potknąć, tym bardziej, że nasza muzyka jest taka mocno jakby no, dużo ludzi skacze, mniej ludzi się przygląda, także takie rzeczy są bardzo fopa, że tak powiem. Czekaj, dużo skacze, mniej się przygląda. A to jakby się przyglądali, to byłoby jeszcze gorzej. Wiesz co, nie, no to zależy, w sensie kiedyś było więcej zespołów, które grały dla osób, które bardziej tylko machały rękoma, ale to też jest kwestia tego, że teraz jest inna rytmika w kawałkach, no to nie jest niczyja wina jakby. Nastąpiła po prostu złączenie rąk. Właśnie ostatnio... można machać. Ostatnio z Małolatem o tym gadałem w ogóle, bo się minęliśmy na festiwalu jednym i powiedział mi właśnie, że on to totalnie rozumie, że u niego jeszcze jak gra z pazety na przykład z live bandem, to ludzie dalej machają łapami, a u nas bardziej po prostu już skaczą jakieś pogo i tak dalej, także to jest po prostu wymiana pokoleń. Trochę tak, ale to... I to nie ma w tym nic złego absolutnie. A nie, no wiesz, no świat idzie do przodu, nie? Wiesz, no świat się zmienia. Ale poruszyłeś fajną kwestię, bo jak gdyby... Jak patrzymy sobie na świat, sobie go porządkujemy, nie? Używamy stereotypów, szufladek, to jest znacznie prościej, nie? Wiesz, masz... Wszystko jest ponazywane, wszystko jest jakieś, tak? Jeżeli wiesz, że, nie wiem, ktoś jest gwiazdą seriali telewizyjnych, to jest po prostu to gwiazda seriali telewizyjnych, tak? Jeżeli ktoś jest celebrytą, to jest celebrytą. No bo najpierw ciężko to zmienić jego jakby obraz. Nie, no ja, bo ktoś odciąć się potem od tego, to jest... Chociaż znam kilku, którym się udało na przykład. No w sumie tak, wiesz, no są osoby, które są tam w poprzek, nie? Na przykład, nie wiem, Arek Jakubik, nie? Z jednej strony aktor, wielki, a z drugiej strony fajny punkowiec. To może podam przykład bardziej z mojej... No to Young Multi, kurczę, kiedyś całe życie nagrywał filmiki na YouTubie, a teraz, proszę bardzo, robi kawałki i już zauważyłem, że większość ludzi nie mówi o nim vloger, youtuber, tylko mówią o nim po prostu raper. Aha. Także ciężką drogą myślę, że można sobie zmienić, jak że tak powiem, a jak myślisz, do której szuflady ciebie wrzucają? Aktualnie? No. Myślę, mam nadzieję, że wokalista, raper, no cały czas, no... no myślę, ale że... zobacz, to już są dwie szuflady, wokalista i raper. Tak. Tu cię mam. Ale ja robię muzykę melodyjną, więc jakby i zawsze starałem się śpiewać, więc to, że ktoś mówi o mnie raper, to znaczy, że po prostu jest nie do końca jakby doszkolony w moich kawałkach chyba. Aha. I może też przez te Młode Wilki poprzednie, że wystąpiłem w akcji stricte hip-hopowej jako wokalista, też mogłem troszkę paru osobom zrobić taki mindfuck lekki w głowie, natomiast jestem wokalistą i czuję się wokalistą. To, że czasem sobie nawinę zwrotkę u kogoś na featuringu czy cokolwiek, to nie zmienia faktu, że jestem piosenkarzem i takim chciałbym mieć swój wizerunek. A ty kształcisz jakoś, doskonalisz warsztat? Teraz zacząłem od pół roku chodzić na lekcje śpiewu do bardzo fajnej szkoły przy Ratusz Arsenał i stwierdziłem, że po prostu warto wyciągać te wszystkie dźwięki, żeby ludzie nie mówili po prostu, że coś jest nie tak i przede wszystkim, żebym czuł się dobrze na scenie, pewniej, żebym mógł po prostu zawyć tak jak wszyscy moi idole, których kiedyś oglądałem. Okay, a nie tylko dobrze brzmieć po prostu w studiu, bo w studiu dużo łatwiej jest wyciągnąć ładny dźwięk. Nie mówię tutaj oczywiście o pomocy programów, które też są, ale nie w takim stopniu pewnie jak u innych, ale chodzi o to, żeby na scenie po prostu mając troszkę gorszy odsłuch, nie mając słuchawek, móc zawyć po prostu fajne dźwięki, wejść od razu na pełnym kozaku. Te lekcje bardzo pomagają, także polecam nawet raperom wszystkim, żeby wychodzili, bo teraz rap idzie też w stronę melodyjną. Lekcje śpiewu są okej. Okay. Kurna, ale to pewnie pytałeś mnie o to, czy szkoliłem się w szkołach muzycznych i tak dalej. Absolutnie nie. Jestem gościem, który nawet matury nie zrobił, także nigdy... Jesteś wolno od jakichś tam... Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale na pewno zawsze muzykę dubałem sobie sam. Moje inspiracje pochodzą z tego, że po prostu miałem w domu dobre zawsze winyle i tak dalej. Właśnie teraz tutaj patrzę na winyle, też są dobre z tyłu. Miałem dobrą muzę i... Wszystko robię na słuch, po prostu na czuja, jakby, jak to się mówi. Nic nie jest robione na nutki, na jakiś tam ten... Tak po prostu jest, nie wiem, czy to plus, czy minus, no po prostu. To, mówisz co, o tych takich... Nie jestem generalnie osobą nauczoną schematów, tylko bardziej muzyka to dla mnie vibe, emocje i po prostu to coś. Bo to są chyba, wiesz, tam dwie szkoły, nie? Płocka i Otwocka, nie? Jedno mówi, że ci wykształceni muzycy to jest to warsztat i tak dalej, ale... pewnie jedno nie przeszkadza drugiemu. No po prostu, nie? Że nie. Jeśli ktoś czuje muzykę, to może być to dla niego wykształcenie muzyczne jest jeszcze dodatkowym plusem, także... Aha. Ale bywa też kulą u nogi, bo jak gdyby znasz te wszystkie reguły, zasady, wiesz... Wtedy ciężko jest się oderwać Wiesz, nie przychodzi ci do głowy, żeby tam tutaj coś przesunąć, zrobić jakiś kontrapunkt, coś wywrócić do góry nogami. To jest akurat najgorsze, jak ktoś próbuje być takim, kurczę, rockstarem bez, że tak powiem, szkoły muzycznej, a nim jest. Wtedy najbardziej kuje w uszy, że tak powiem, i w oczy. To bywa. Bywa. Wtedy ale nie chcesz strzelać ksywkami, bo mi to jest totalnie niepotrzebne do niczego, aby nie, tutaj nie, się... Nie, olać. Ale tak. To o takich osobach mówimy, że są fejkami.
Dokładnie. No, to fakt. Też nie strzelam żadnymi ksywami, żeby nie było. A ten fake to u ciebie dosyć istotnie się ostatnio zrobił, co? Tak, no i taka ta zapłyta generalnie, fake love. Aha. I mam coś powiedzieć więcej, rozumiem. No. Tak, no generalnie nazywałem płytę na kontrę do tego, co na niej się znajduje, czyli Fake Love, tak samo jak single, jeden z głównych, jest Fake Love. Wszyscy myśleli, że będzie numer o fejkowej miłości, ale wystarczy dodać parę słów, nie trafiłaś na Fake Love i to już jest zaprzeczenie. Także zrobiłem tytuł płyty na kontrę do tego, co na niej jest. Aha. Tak po prostu, żeby ludzie troszkę mieli zamieszanie w głowie. Negatyw. Myśleli, jak to jest możliwe, że robisz płytę Fake Love, ona jest jednak o czymś innym, tak? Aha. Po prostu. Poza tym fajnie to brzmi moim zdaniem, nie wiem jak sądzisz, no tak. Znaczy, no to się zapamiętuje natychmiast, tak, nie? Tak, dokładnie. To chyba zgodnie z regułami rynku. Jest to rzeczywiście parę numerów złych, smutnych, o złych stronach tego wszystkiego, ale jednak całość, nie chcę tutaj zdradzać spoilerów tej płyty, ale wszystko jest, kończy się dobrą, jakby dobrą nowiną, że tak powiem. Ale mam wrażenie, że ty masz absolutnie odwagę zabierać się za takie tematy, które może nie do końca są popularne w tak zwanym młodym pokoleniu. I znowu szufladki, schematy, stereotypy, spoko, nie? Ale wiesz, no generalnie, no co myślisz, jak słyszysz takie określenie młode pokolenie, nie? To z czym ci się to kojarzy? Z ponapinanymi gośćmi, którzy chcą udowodnić całemu światu, jak to są zajebiści w ogóle. Wiesz co, dla mnie to mi się bardziej kojarzy ze starym pokoleniem, które aktualnie jest dosyć napięte. Nie mówię, że wszyscy, bo są na przykład tacy, gadamy teraz o tym klimacie około moim, tak? Czy chodzi o całą muzykę? Znaczy w tym się najlepiej czuję, więc może... No to około twoim. Są tacy goście ze starego pokolenia, na przykład jak Borikson, jak Soku, którzy... Jakby nawet Soku nawiło nas w kawałku, w tym ostatnim, chcemy być wyżej. Jeszcze nie jest Gret, już nie ma Wolat. I on jakby ma świadomość tego, że już nie jest w tej pierwszej młodej fali, no bo po prostu rocznik mu na to nie pozwala. No jasne, ale to, nadal to, nie czuje ta choroba się nazywa PESEL. Tak, nadal nie czuje się z Gretem i to jest mega props. To samo Borikson. Jakby nie ciągnie dalej strzałów w młodych graczy bez sensu, czy dalej, nigdy tego nie robił, tylko założył label, w którym promuje gości właśnie w moim wieku, Reto i kilku jeszcze innych. Robi z nimi kawałki, podchwytuje od nich patenty, ma otwartą głowę i to bardzo szanuję. Także młode pokolenie dla mnie totalnie nie jest spięte. Bardziej spięci są ci, którzy chcą się za nimi jakby na ich ksywkach, że tak powiem, znaleźć sobie drugą młodość. A jeśli chodzi o treści, których dotyka młode treści pokolenie? Treści są dużo, pewno w młodym pokoleniu dużo bardziej kontrowersyjne, dużo bardziej emocjonalne. Stara scena mówi, że to jest wręcz jakieś takie kurde trochę dla nich, nie wiem, babskie i tak dalej, że chłopaki się jakby wypluwają ze swoich emocji. I nagrywają kawałki dla dziewczyn. Dlaczego? No, jakby jeśli mają taką potrzebę, sam tak robię, więc jakby to jest dla mnie totalnie normalne. No właśnie do tego, wiesz, piłem, że ty masz odwagę dotykać rzeczy, które nie zawsze uchodziły czy uchodzą za takie, wiesz... Muzyka emocjonalna to jest najpiękniejszy rodzaj muzyki, jaki może być. Zresztą PZ wydał taką płytę kiedyś, muzyka emocjonalna, która właśnie nie do końca chyba się przyjęła dobrze w środowisku rapowym, ale i tak go za to szanuję, że właśnie miał odwagę w tamtych czasach coś takiego zrobić. No nie wszystko musi być. Znaczy, bo akurat moja muza też buja, ale to musi być, mieć przede wszystkim w sobie emocje, coś, jakiś krzyk wewnętrzny, to jest dla mnie najważniejsze w muzyce, czy to był Jimi Hendrix, czy to był The Doors, czy to jest moja muzyka, czy cokolwiek innego, no. Znaczy, czy to jest R&B właśnie całe, bo całe R&B polega na tym, nie tylko żeby wylansować się przy fajnych dziewczynach na klipie, tylko po to, żeby zrobić fajne love songi dla kobiet, które mają potem ich jakby łączyć. Dużo osób mi pisało na przykład na privie, na Instagramie, czy na Facebooku, że dzięki moim numerom na przykład pogodzili się ze swoją drugą połówką, albo że jakieś typki do mnie pisały, że dzięki ziomal puściłem to swoje dupie i po prostu wróciliśmy do siebie, także skoro mogę pomagać też jakimś tam parom i w ogóle, to mega się z tym czuję. Ale to A ci wszyscy, którzy mówią, że to jest kurde, nie wiem, ciotowate, jakieś emocjonalne, to po prostu fuck off, bo to nie jest prawda. Okej, okay. Znaczy wiesz co, sztuka jest taka, że jeżeli nie ma w niej emocji, to jest rzemiosłem. Proste. To jest, wiesz, to jest układanie kurna terakoty, nie? Proste, że tak. Można to zrobić ślicznie, pięknie, równiutko, dekierki, w ogóle fugi się zgadzają. To muszą być ciarki po prostu na plecach, to jest najważniejsze. I co cię ciarkuje, że tak powiem, najbardziej dzisiaj, jeżeli siedzimy w tej strefie? Wykonawcy, czy jakie by punkty w muzyce? To zacznijmy od punktów, a dojdźmy do wykonawców. No właśnie ten krzyk taki, to nie musi być oczywiście dosłownie krzyk, ale to muszą być jakby te...
te wersy, te jakieś tam elementy w kawałku, które naprawdę jakby czuć, że ten gościu coś przeżył lub dziewczyna w Polsce, więc akurat niestety, to nie chcę być absolutnie jakimś gościem, który jako rytmikę, który tutaj szufladkuje, że kobiet jest mniej, ale niestety w Polsce jest troszkę mniej dobrych artystek niż płci naszej. Nie wynika to absolutnie z tego, że takie, bo na przykład na Zachodzie jest bardzo dużo też wokalistek dobrych, ale w Polsce brakuje mi więcej wokalistek, które by właśnie miały to coś, co powoduje ciary. Bardziej robią muzykę, która jest taka właśnie na jedno kopyto, bezpieczna, może i melodyjna, ale bardzo bezpieczna. A raperzy w Polsce są właśnie tym czymś, co powodują u mnie ciary aktualnie, młode pokolenie. Bo oni krzyczą o tym, że co chcą, nie boją się mówić głośno o jakichś kontrowersyjnych tematach i to jest dla mnie właśnie ten punkt ciarkowy, który jest najważniejszy w muzyce. Czyli emocja, no wracamy do tego wspólnego mianownika, ale wiesz, ta pierwsza grupa, o której powiedziałeś, która robi tą może melodyjną muzykę, ale taką bardzo bezpieczną, to jest dla mnie takie trochę środowisko radiowe. I nie jest to wcale określenie, które miałoby schlebiać komukolwiek, wręcz przeciwnie. Bo to jest tworzenie, wiesz, takiej muzyki bezpiecznej, nie? Takiej... Aby radio zagrało... Teraz trochę podcisnąłeś, bo ja też trochę do tej radiowej grupy należę jednak, tam coś tam latało przez pewien czas. Okej, okay, ale co latało? Single moje, w sensie. No ale jaka tam jest treść? No właśnie... Wiesz? Właśnie w spoko, jeśli to jest... Jeśli ja robiąc tą muzykę nie robiłem jej pod radio, jeśli ona tam weszła, to spoko, ale gorzej, jak ktoś robi muzykę... No właśnie, pod nią, tak? No właśnie, to jest to mnie to przeraża, słychać. Nie? To jest kiepskie. A sam wymieniłeś wykonawców, przed chwileczką, nie wiem, Dorsów, Hendrixa i tak dalej, i tak dalej. To zwróć uwagę, tam w zasadzie, pomimo tego, że na przykład Hendrix tam wybitnym wokalistą nie był, no umówmy się. No bardziej wioślarzem super był. No to tak, ale ciężko mu nie wierzyć, kiedy go słyszysz, jak śpiewa, nie? Dokładnie. Nawet jeżeli to robi niechlujnie, niedbalnie, nawet jeżeli ma to wyjebane kompletnie, to i tak robi to w taki sposób, że mu po prostu absolutnie wierzysz, nie? Tak, dokładnie. Też zawsze wolałem oglądać live jakichś tam starych jeszcze kaset mojego ojca czy coś, na których nawet tam, nie wiem, rozwalają te wszystkie piece gitarowe, nie trafiają w dźwięki, są, kurde, w trzecim świecie teraz na haju. Wolałem oglądać takie koncerty, na których jest nieprzewidywalność, to jest ważne słowo, niż oglądać po prostu schematyczny koncert jakiegoś artysty, który jest jak, po prostu jak dosłownie jak płyta od pierwszej do 30, powiedzmy tam 40 minuty, nie wiem kto tam wygra. Jakbyś tam słuchał Andrea Bocelliego, tak, nie? Dokładnie. Każdy ma swoich, a tam jakiś adorat, jakby każdy ma swoje ulubione brzmienia, ale ja mówię teraz o tym, co odczuwam ja po prostu, no i tyle. Może ktoś lubi sobie pójść do filharmonii na spokojny koncert, a ja wolę po prostu rock'n'rollowy rozpierdziel i tak dalej. Mimo, że robię muzykę popową, to na moich koncertach, uwierz mi, że jest naprawdę straszny ogień, pogo, różne akcje, zapraszanie na scenę ludzi, fanów, w ogóle to jest, mało tego jest w Polsce tak naprawdę. A jesteś przekonany, że ty na pewno robisz pop? Chciałbym nazwać jakoś ten gatunek może za jakiś czas. Nie mam słowa na to, ale to nie jest taki... Ja dlatego zacząłem od tych szufladek, że bo ty z każdej wystajesz, nie? No właśnie, której by nie zasunąć, chciałbym, to ci jakaś noga wystaje, wiesz, jeśli za jakiś czas znajdę jakieś super określenie na swój gatunek, to na pewno go zacznę kultywować i wprowadzać do swoich socjalów, żeby może kiedyś powstało coś takiego. No bo pop to oczywiście nie jest, bo w popie jest troszkę mniej... Nie wiem, czy kontrowersji, czy agresji takiej scenicznej. Rap też to nie jest, bo w rapie jest mniej śpiewania. Soul to też nie jest, bo w soulu jest troszkę spokojniej. Rock to też nie jest, no bo w rocku jest więcej gitar. Nie wiem pojęcia. To jest po prostu miszmasz totalny. Może za jakiś czas się wykształci z tego jakiś gatunek. Super by było. To jest taki też mentalny punk trochę. Oczywiście. Punk jest mega dla mnie w ogóle gatunkiem. Słuchałeś kiedyś Sex Pistols, takich rzeczy. Także mega, 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 mega. Lubię takie rzeczy. Kurna, ale to popatrz. Może jakimś rozwiązaniem tej sytuacji, w sensie spróbowaniem nazwania, nie? Tego, co robisz, to jest po prostu nazwanie tego jako muzyka współczesna. Taka tu i teraz. No tak, no teraz to się troszkę wszystko jakby... Ale rozumiem, że tak samo nazwałbyś tych nowych raperów, tak? Muzyką współczesną, czy nie? Nie wszystkich młodych raperów bym tak nazwał. Niektórych bym po prostu nazwał młodymi raperami, bo siedzą tak, a w zasadzie większość pewnie, z tego, co do mnie dociera. Bo jest jeden główny powód. To są tacy trochę epigoni, wiesz, takie, oni wchodzą w środowisko, czy inaczej, w jakąś taką strefę kultury popularnej, szerokiej, masowej, bo jednak rap, hip-hop jest już elementem szerokiej kultury, która już została zdefiniowana i oni się poruszają w ramach pewnego gatunku. Oni się poruszają zgodnie z pewnymi regułami niepisanymi, które rządzą tą sceną, tymi gatunkami. Natomiast od czasu do czasu pojawia się taki meteoryt,
który właśnie wystaje z każdej szuflady i do żadnej nie pasuje. Tylko zauważ, że muzyka współczesna za jakiś czas i tak będzie musiała przybrać jakąś nazwę swoją. Tak samo jak są czasy nowożytne, które kiedyś na przykład średniowiecze nimi było, a no potem stało się średniowieczem, więc jakby jestem ciekawy, jak to kiedyś nazwą. Tym bardziej, że dzisiaj muzyka współczesna to jest termin odnoszący się do muzyki klasycznej, poważnej, która powstaje dzisiaj i jak gdyby też... Czy myślisz, że zostanie po prostu taka nazwa już do końca świata? Bo ja myślę, że jeszcze się pojawią jakieś takie robotyczne gatunki, które kiedyś będą, nie wiem, na podstawie powstawania, na przykład, nie wiem, z latających samochodów, jakieś tam, kurde, nie wiem, czy... Ty, ale nie masz wrażenia, że ta taka baza, czy te podstawowe gatunki, nie wiem, blues, jazz, rock, pop, hip-hop, to one jako terminy bardzo pojemne, one sobie są i będą i funkcjonują, natomiast gdzieś na styku tych filarów, gdzieś na obrzeżach często powstają takie rzeczy, no wiesz, jak na przykład, nie wiem, soul czy R&B, bo to są rzeczy, które mają trochę tego, tak samo u ciebie. To sugeruje, że są mniej komercyjne jakby dla odbiorców, czy po prostu, że są bardziej wyszukane? To trochę tak jak z tęczą, że masz kolory podstawowe i ich jest 7 czy tam 6, a z tych kolorów, zmieszania tych kolorów w zasadzie jesteś uzyskać dowolny odcień, a ich zbiór jest już niepoliczalny. No tak, to jest super. To już w zasadzie wszystko zależy tylko od twojej wyobraźni, od twojej kreatywności, od tego, co masz w łbie, od tego... Kurna, no wszystkie to jest mega. Ja właśnie bardzo szanuję ludzi, którzy potrafią, ich mają ochotę w ogóle eksperymentować z tymi wszystkimi te kolorami, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. Wiesz co, no na przykład, nie wiem, czego się usłuchało u ciebie w domu, ale podejrzewam, że raczej szeroko się słuchało, tak? Ale gdyby się u ciebie słuchało na przykład, nie wiem, tylko jazzu, albo gdyby się u ciebie słuchało tylko hip-hopu, takiego, jaki był, kiedy ty byłeś tam srajtkiem małym, nie? Bo każdy był małym srajtkiem kiedyś, to też by... To ciasto, z którego zostałeś ugniecione, byłoby absolutnie inne. No proste, że tak. Ja słuchałem dużo muzyki lat 60., 70., 80., praktycznie całej, bez przesady, od czasu. Pierwsze płyty, które mam, to są płyty Doorsów, tych takich jeszcze grzecznych Doorsów, tych pierwszych, czyli to 50. lata chyba. No, potem bardziej klimaty Deep Purple, Led Zeppelin, potem klimaty Pink Floyd. Potem 80. lata, czyli już takie troszkę bardziej, mój ojciec zawsze mówił, że to jest taka troszkę wiocha, delikatna, disco więcej i tak dalej, ale ja to też lubiłem. No, to miało swój klimat. Potem 90. lata, czyli grunge, Nirvana i oczywiście już wjeżdża też Tupac, Biggie i pierwsze kawałki rapowe. No i 2000, to już wiadomo, Madonna, Kylie Minogue, takie rzeczy. I do teraz, no w sumie. Także jestem ulepiony w sumie chyba z wszystkiego, co się dało. Może bardzo szerokie tak spektrum. Czyli to jest chyba tylko dowód na to, że jednak jakieś tam wychowanie muzyczne zawsze jakoś tam ma wpływ na twoją głowę potem. I to, jak ktoś cię katuje. Także apel do wszystkich rodziców, żeby katowali dobrą muzą, bo wtedy będzie troszkę większe spektrum i pojęcie. I różnorodną. Tak, różnorodną. A czy ty, jeżeli siadasz do numeru, siadasz do kawałków, to często ci się zdarza takie zjawisko rezygnacji z czegoś, tak, że wiesz, masz taki, kurna, masz tyle pomysłów, że to wszystko się staje takie barokowe, masę tam jest jakichś ornamentów, ozdobników. Tak, ja mam w ogóle bardzo osobowość taką chwiejną, że mam często takie momenty, że coś chcę bardzo, potem mi się to nie podoba i finalnie wyrzucam do kosza, także... Ale plusy są takie, że nie daję po prostu do sieci kawałków, z których nie jestem w 100% zadowolony, więc dlatego na płycie jest 13 utworów, a nie 28 i nie wrzucam kawałków co tydzień do sieci i sprawdźcie nowy numer, tylko po prostu czekam na dobry moment, żeby na po prostu jeden kawałek po prostu przez 3 miesiące zrobił taką robotę, jak ostatnie moje 2 single właśnie. I działam bardzo ostrożnie, ale też bardzo przykładam się do każdego singla. Ty traktujesz to, co robisz, już w kategorii zawodu? Tak, oczywiście, że tak. Jeszcze byłem u ciebie ostatnio, jak byłem Młode Wilki, byłem wydygany, niepewny siebie, taki kurczę, no bo taka była jeszcze sytuacja. Byłem jednym tam z 10 gości, którzy jeszcze w ogóle nikt o nich nie wie. Aktualnie gramy wielką trasę, już jakby nie mam praktycznie wolnego tygodnia, żeby nie zagrać przynajmniej 2-3 koncertów. Jest to moja praca, tylko i wyłącznie to aktualnie i bardzo się z tego cieszę, że mogę to przekładać na zarobki i na wszystko, ponieważ jakby marzyłem o tym całe swoje życie. A wiesz co, a nie przeszkadza ci to trochę? Przeszkadza mi to, tylko idę ze względu na jedną rzecz, że jestem troszkę jakby mocniej teraz obserwowany i to może czasami mieć skutki uboczne, natomiast najlepsze, najważniejsze jest to, żeby mieć po prostu bazę swoich fanów, o których zawsze walczyłem, których zawsze chciałem mieć, którym mogę wpływać na ich życie i na ich
tok myślenia. To a jest coś mega. Takiego, jest takie zjawisko i występuje ono na przykład u ciebie? To zjawisko nazywa się artysta, który jest więźniem swoich fanów. Nie, absolutnie. Ja się bardziej czuję takim dla nich Mojżeszem trochę. Może, nie wiem, przyjdzie kiedyś czas, że będę ich więźniem, ale aktualnie czuję się gościem, który prowadzi ich i gdzie nie pójdę, oni pójdą za mną. Tak jest na razie. A jakie kryteria muszą zostać spełnione, abyś ty mógł powiedzieć, że Fake Love odniosło absolutny sukces? Twoimi kategoriami. Żebym mógł grać jeszcze tyle koncertów i być tyle na czasie, do czasu, aż nie skończy tylko drugiej swojej płyty. To będzie dla mnie najważniejsze. Bo wiadomo, że nie ma co jechać na jednej płycie przecież 5 lat, a nie 10, tak? Ja już zaraz zabieram się za kolejne rzeczy, natomiast sukcesem będzie to, co wcześniej powiedziałem, czyli móc wycisnąć maksymalnie, spotkać wszystkie polskie, jak i nie tylko polskie, również miasta, w których mieszka Polonia za Polską. Móc po prostu zobaczyć wszystkie krajobrazy naszego kraju i zobaczyć jak najwięcej poza moim krajem, dla Polonii, nawet dla ludzi z innych krajów. No tyle, koncerty dla mnie są mega ważną rzeczą, także jak najwięcej grania po prostu. Ale koncerty, to co się dzieje na koncertach, to odbiega od tego, co można usłyszeć na trackach, które... W sensie, że jest spokojniej na... Nie, że jest energetyczniej. Ale my to tak rozkładamy z moim DJ-em Aysenem, że naprawdę, że te koncerty są bardzo mocne. Myślę, że to też troszkę zasłynąłem z tego właśnie, z tych filmików, zapraszania na scenę fanek, czy też fanów czasami nawet, zapraszania w ogóle ludzi na scenę, w ogóle zauważyłem, że w Polsce muzycy boją się zapraszać na scenę jakby fanów, nie wiem czemu, bo boją się, że stracą kontrolę nad czymkolwiek, ale właśnie o to w tym chodzi, żeby być nieprzewidywalny, myślę, no kurde. Że technika ma tam sporo do powiedzenia. W sensie technika... No backline leży, wiesz, odsłuchy, kable, przeróżne rzeczy. Ale to by walić to, no. Nawet jak się zepsuje, to ważne. Liczy się show, to jest najważniejsze po prostu. Okej, okay. A jeżeli mówisz, że zabierasz się za kolejną płytę, za kolejny materiał... Jeszcze się nie zabieram, ale to chodzi o to, że... Ale jak... tutaj gdzieś. Tak, tak, tak. A jest taki syndrom drugiej płyty u ciebie? Będzie występował? Nie wiem tego, to jest... Kurna, to jest zagadka, no co? No właśnie, jeszcze o tym nie myślę. Na razie mam do rozpromowania swój debiut, który jest mega i jakby... Jest tam tyle utworów jeszcze do wypromowania, że nie myślę jeszcze o tym, czy druga płyta nie będzie siadała ludziom, czy będzie siadała. Na pewno nie chcę być więźniem właśnie pierwszej płyty, zrobię ją zupełnie inną, bo już mam w głowie totalnie inne rzeczy, niż miałem, jak robiłem pierwszą płytę, także... Ty masz kompletny pomysł na sobie, na siebie. Ty kompletnie wiesz, co, gdzie, co i jak. Tak chyba jest, no. Właśnie ostatnio jak u ciebie byłem, to mówiłem takie rzeczy, ty pewnie nie pamiętasz, no bo to było 10 no-name'ów. Pamiętasz wszystkie swoje rozmowy? Było 10 no-name'ów, wiesz, jeszcze półtora roku temu to bodajże było. I najfajniejsze jest to, że ja sobie ostatnio to obejrzałem właśnie i mówiłem wszystkie te rzeczy, które teraz się dzieją. Więc jak teraz mówię, to coś się dzieje dalej, mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy jeszcze i będę mówił o tych rzeczach jako już rzeczach spełnionych, także... Okej, okay, no dobra, no to spotkanie ze Smolastym w odcinkach, tak? Możemy tak zrobić, no taki cykl, co powiedzmy co półtora roku się widzimy. Byłoby super. No to jesteś... Ale zawsze się stresuję wywiadami z tobą, ponieważ jesteś jednym z nielicznych dziennikarzy, których oglądałem jako jeszcze młodziak, taki totalny. I może to mnie po prostu stresuje, że kiedyś przed komputerem, teraz wiesz, siedzimy... Błagam cię. No mówię ci serio, mało z których wywiadów się denerwuję, ale tutaj u ciebie zawsze jest taka doza niepewności, ponieważ no po prostu chodzi o samą taką jakąś taką podstawę psychologiczną, że po prostu... Jak nie wyjdzie, to się wytnie. Nie, no u ciebie się nie wycina nic podobno, ale dzisiaj akurat nie musimy nic wycinać. No to nie wycinamy. Nie wycinam. No to szatan.